Uderzenie z zaskoczenia Arka Kuszczuka. I niestety niecelnie dobijał piłkę Piotr Kaczorowski. Zahaczył go czy nie? Zobaczymy. Wszystko nagrywane jest. Wacha, nie śmiej się. Zmianę róbcie. Weź, idź do niej, idź do niej. W starciu z Kamilem Kajrysem ucierpiał Szymon Jabłoński, zawodnik z numerem 15. Jaka decyzja sędziego? Będziemy mieli chyba zmianę, tak? Niestety jakaś lekka kontuzja, miejmy nadzieję, że nie groźna dla tego zawodnika. W końcu idą święta, więc musi mieć, musi być sprawny. Tak, jajka będzie rozbijał. Co jest? Mamy rzut sędziowski, rozpoczynają zawodnicy. Drugiego liceum ogólnokształcącego. Przypomnę, prowadzą oni 3 do 1. Do bramki, a pięknym strzałem popisuje się Szymon Chrostowski, któż sprzed pola karnego zdobywa bramkę swoją pierwszą w tym spotkaniu, zmieniając wynik na 3 do 2. I w tym momencie tylko jedna bramka dzieli zawodników. Trzeba jest. Dośrodkowanie Macieja Kudyka. Próbował tutaj Przemek Łapiński, ale pewnie Damian Gudel. Piękną bramkę strzelił Szymon Chrostowski. Zawodnik z numerem 10. Absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego. I tym samym daje on szansę na doprowadzenie chociażby do remisu swojej drużynie. Tutaj zamieszanie w polu karnym. Karny będzie? Ucierpiał lekko Damian Gudel. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. Podobne starcie niedawno mogliśmy oglądać w meczu chociażby Barcelony z Bayernem, kiedy to Andrii zderzył się z butem. I w tym momencie Maciej Kudyk stanie przed szansą zdobycia swojej pierwszej bramki i podwyższenia wyniku. Damian Boknie! Rzut karny. Drugi w tym spotkaniu. Wydawało się, że ta piłka
zostanie złapana przez Damiana Gudla. Niestety 4-2. Cztery do dwóch prowadzą absolwenci. I mamy zmianę. Maciej Nowak opuszcza boisko, a w jego miejsce... W jego miejsce Dawid Zacharewicz. Przepraszam, Radosław Zacharewicz, zawodnik z numerem 15. Dawid, jego brat, gra w drużynie przeciwnej w absolwentach jedynki. Cztery do dwóch i przy piłce Rafał Zacharewicz, zawodnik, który przed chwilą wszedł na boisko. Piękne podanie do Karola Siedzika i niestety będziemy mieli rzut rożny. Przypomnę, 4 do 2 prowadzą absolwenci dwójki. Dobre, jedziesz! Buła! Ścinaj ją! Amadeusz Szewczyk próbuje zdobyć drugą bramkę. Kręcaj! No ale tam przyjaciół by dał niestety. Niecelne podanie do Szymona Krostowskiego i już atak powoli rozpoczynają. Absolwenci dwójki, Maciej Kudyk przy piłce, pewnie podanie do Karola Siedzika, czy zdąży Damian Gudel? Pewnie bramkarz absolwentów jedynki. Dobra. Poczekaj, buty trzeba sprawdzić jeszcze. Następny do zmiany. Maciej Kudyk przy piłce konstruuje kolejną akcję dwójki. Po prostu, proszę bardzo, piękne uderzenie z zaskoczenia. Poprzeczka uratowała z drużynę jedynki przed stratą piątej bramki w tym spotkaniu. Teraz szansa. Pięknie, pięknie wrócił Arek Kuszczuk. Przypomnę wynik, 4 do 2 prowadzą absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego w Giżycku. Bramki strzelali Kamil Kajrys, Przemek Łapiński, Maciej Nowak i Maciej Kubo Kudyk. Natomiast